No i dobra, moi mili, majster miał dużo fajnych tutaj filmików, jak robił ramę, ale niestety popsuł mu się telefon i filmiki poszły się. Jedyne co zostało to piękne wiaderko tutaj. Piękne wiaderko dobroci, jakie zostały po naprawie ramy. Także co, popsuł się telefon. Majster się zarzekł, że będzie zbierał sobie na Tiga, także na pewno nie kupię nowego telefonu. Wygrzebałem gdzieś z czeluści, ze strychu, taki oto piękny telefon. I teraz majster, muszę tam chyba WD-40 dać, bo się ciężko klapka uchyla. Ma teraz taki fajny oldschoolowy telefonik. Także taki teraz będzie używał. Także koniec ze smartfonami. W sumie to lepiej, bo będę miał więcej czasu na naprawę samochodów. No i dobra, tutaj widzimy. Czekajcie, trochę oddalę. O, tu mamy wnękę. Tu było robione, widzę. Ta blacha jest zdrowa, ale tu na dole mamy troszeczkę dziadostwo. Tu już widzimy, była pianka, tu już to wygrzebałem. Także i ten próg był wymieniany. On jest bardzo ładny i piękny. Kto tam się dobija? Pewnie wiatr. No ale muszę go wyciąć. Z bólem serca muszę go wyciąć, bo trzeba zobaczyć, co tam jest w środku. A tam w środku na pewno jest nic nie zakonserwowane, także wiecie. No i oczywiście tylny narożnik też jest zeżarty, jest oryginalny. Tam od środka widziałem, jest zeżarty. Czekajcie, zaraz tam się troszeczkę wsuniemy. Zaraz zobaczymy. No, tak to wygląda. Tak to wygląda. Tak to wygląda od środka, widzimy. Trzeba będzie wyciąć co najmniej wyżej tu do zdrowego i dorobić blaszki. To wszystko powycinać. Także tak to wygląda. O, tu mamy kawałek zdrowego. Tu jest, widzę, dość zdrowe, także jest spoko. No, tak to tam wygląda. To trzeba będzie wszystko wypiżyć. Podnadcinałem próg. Troszeczkę go odchyliłem, widzimy, mamy prawie 1/3 progu jest zawalony gruzem. Zaraz to usunę. No tu widzimy, wewnętrzny próg był pomalowany. Ten tutaj też jest pomalowany tą czerwoną farbą. Tutaj ktoś mi mówi, że to jest Corizon. Jak coś takiego na C? Corizon? Coś takiego. Tutaj wiecie, tu widzę, że na dole delikatnie zaczyna brać, no ale tutaj nie ma żadnego wosku, także możemy to chyba tej farbie wybaczyć. Także tak to wygląda. Ja teraz pousuwam ten gruz do wiadra i zaraz lecimy dalej. No i dobra, moi mili, co teraz robię? Tutaj widzimy, jestem od spodu w samochodzie i teraz nanosimy Noxudo 1600. Tutaj pospawałem. Miałem nagrane na innym telefonie, ale szlak trafił. Telefon. Tam leży telefon. No, no ale to nic. Mam nowy. Także ogarniamy temat tutaj. Jest pomalowany naszym tym epoksydem Interplusem. No i na to sobie dajemy tutaj powiedzmy tego Noxudola. Tu widzicie, wycinałem. To już wam wcześniej pokazywałem, montowałem bak. Bo musiałem tam się dostać. O, widzimy. Tam wysoko było spawane, bo tu wcześniej było, nie miałem to na tamtym filmie, to było tak, wiecie, poheftowane, tu nie szło inaczej dość, musiałem tak zwalić. Pospawałem tutaj porządnie, są opierdzielone blachą, także to już powinno nam wytrzymać bardzo długo. Pewnie ten kawałek przeżyje całe to Ducato. No i tutaj też, o widzicie, porobiłem otwory odpływowe. Skup się. No, porobiłem otwory odpływowe, pospawane od środka, nic nie szlifowałem, żadnych spawów. Jest pospawane, pędzlem tam nawciskałem, wiecie, w te szczeliny. O, tutaj mamy następny otwór odpływowy, także powinno być dobrze. No i dobra, ja to teraz ogarnę, szpachla schnie, ogarnę potem tą drugą stronę, też zaraz to wszystko za noksudolujemy i już będziemy mieli spokój z konserwacją. Potem jeszcze tylko pomaluję, założę nadkola, no i takie, wiecie, etapy, finish tak zwany. Dobra, ja kontynuuję te to. No i dobra, samochód ogarnięty, tutaj progi pomalowałem.
No coś takiego, takie zrobiłem tutaj, widzicie, o. To jest wyblakłe, no ale dałem baranek, epoksy, szpachle, takie wiecie, standardowe procedury lakiernicze, co zrobiłem. No i tutaj teraz najprzyjemniejszy etap, czyli konwersacja, zwana też konserwacją. Tutaj w oryginale jest taki otwór fajny na przewód. Tutaj też lubię sobie o napsikać, widzimy. Czekajcie, już wam pokazuję. O, widzimy, tam mamy spawane. No i farba jest oczywiście co? Przepalona. Ale jak damy porządny suwak, używamy 750 Noxydola. O, taki pistolet. Długa, gdzie leżysz? Długa sztyca. I tam sobie powsadzamy wszędzie i zakonserwujemy. No, dodatkowo oczywiście ponawiercałem otwory. Tam od spodu, tu w progu nawierciłem otwór. I tam już mamy zakonserwowany. Zaraz wlezę. Co to jest? O, to brudne. Zaraz wlezę do siebie pod spód i wam pokażę. Tak to wygląda od spodu. Tu na profile daliśmy Interplusa 365. Na to przyszedł Noxydol Autoplastone i 1600, taka z pistoletu. Tu już tam zakonserwowałem. Tu wwierciłem tylko jeden otwór, ale wiecie, mając tą długą dyszę, no to wiecie, dochodziłem tutaj w najdalsze zakątki jumpera i wszystko już mamy pokonserwowane. Tu pokonserwowałem, no wiadomo, tu wywierciłem otwór, od razu dyszą sobie doszedłem, aż tam prawie pod koniec, metr tu i sobie wiecie, powoli tam wszystko konserwowałem. Tu wprowadziłem też dyszę, aha, następna strona, tu podobnie, jeden otwór od dołu, no i tą dyszą wiecie, opierdzieliłem cały praktycznie środek. Tu otwór wywierciłem na dole, no bo tu na boku ciężko by było wiecie, coś wprowadzić, bo tu jest bak, także wolę czego jak właściciel będzie sobie chciał kiedyś jeszcze powrotem za coś zakonserwować, to będzie miał łatwy i przyjemny dostęp. Tu jeszcze pokonserwowałem te poprzeczki. Napsikałem szuwaks w poprzeczki, także na jakiś czas powinno wytrzymać. No i dobra. Ja teraz pozamykam to wszystko koreczkami. I tu będziemy mieli ogarnięty. Założę tego dziada tłumikowego, taką osłonę tutaj przychodzi i będę już miał dół ogarnięty i wypad z mojej szopki. Także jeszcze też może nagle zobaczymy. Tutaj jeszcze pod akumulatorem żeśmy wymieniali, wiecie, ten takie nadkole metalowe. Tam spawywaliśmy takie kawałki. Tu nie ma dojścia, a tej śrubek, która się na pewno nie odkręca i się pourywają. Także napsikałem tam od spodu przez te otwory wosk. Nie wiem, czy to widać. O, widzimy tam. Tam było spawane. Już mieli ogarnięte. No i składamy to nasze piękne Citroen.